Moi drodzy, właśnie zakończyłem lot i przypomniałem sobie, że miałem Wam o czymś istotnym powiedzieć. Otóż wielu z Was, tak samo jak i ja, byłem uczony na kursach, żeby manetkę od gazu trzymać w ten sposób, na ręku, gdzie przewód idzie wzdłuż ramienia i w ten sposób działa. Odkąd latam, wielu kolegów, którzy również latają na PPG, doznało kontuzji palców lub też zostały im odcięte, ponieważ właśnie ten element powodował to, że niejednokrotnie albo linka była za długa, albo coś poszło nie tak, bo no niestety diabeł tkwi w szczegółach. Nawet jeżeli bardzo chcemy, coś się wydarzy, no i mamy nieszczęście gotowe. Linka od gazu przechodzi przez kosz w jakiś tam sposób, zostaje wciągnięta przez śmigło. Niejednokrotnie razem ręka idzie z manetką gazu, no i niestety dochodzi do nieszczęścia. Ja podejrzałem na jednym z forów internetowych, gdzie kolega bodajże z Holandii, w tej chwili nie pamiętam, również prezentował to zagadnienie, z tym, że w języku angielskim, a że nie wszyscy znają język angielski, zwłaszcza starsi piloci, postanowiłem nakręcić takie moje przemyślenia i również może któremuś z Was się przyda. Ja natomiast manetkę gazu zawsze układam tutaj, na ręku, w ten sposób. Przewód, jak sobie wisi, biorę go w rękę, zakładam tutaj na przedramię i dopiero wtedy zakładam manetkę gazu. Nie ma to żadnego większego znaczenia przy lataniu, a nawet pomaga, ponieważ ten przewód nie plącze się gdzieś tam przy linkach podczas startu, nie zawadza o linki skrzydła, a jest znacznie wygodniej. Zobaczcie, w ten sposób rękę podnoszę, nic się tutaj nie dzieje, nigdzie nic nie idzie. W ten sposób coś chcę tutaj zrobić, cały czas mam przewód przy sobie. Tutaj również ważny jest wyłącznik obrotów silnika. Jeżeli założymy w ten sposób, tutaj ciężko nam, zobaczcie, mamy manetkę gazu, ale ten przewód powoduje to, że od kciuka nam odchodzi tutaj ten wyłącznik. Jest bardzo ciężko. Ja już się z tym u siebie spotkałem i miałem wiele problemów. Znajomi, którzy mnie znają, wiedzą, że wyłączałem silnik metodą lotów swobodnych, jaką się nauczyłem, czyli w ten sposób. A jak latam na skrzydle już z 2D, gdzie linki są skrócone, tej możliwości nie mam. Dlatego jeżeli tak założę, to zobaczcie, cały czas manetkę mam w ręku. Nic się tu nie dzieje, a wyłącznik gazu mam od razu pod palcem. Nigdzie mi nie ucieka. Dlatego zostawiam przemyślenia Wam. Niektórzy się ze mną zgodzą, niektórzy nie. Latajcie bezpiecznie. Na razie. Cześć.